mili, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie w Stumble Guys, widzowie. Dawno nie było mnie w Stumble Guysach, a dokładnie jakieś 23 dni nie grałem w Stumble Guysy. Jest to ogrom czasu, widzowie, i dzisiaj sobie zagramy w Stumble Guysy, dokładnie tak. I chcę wam polecić taką kozacką bluzę na samym początku. Moją bluzę, zielone, widzowie, takie kozackie bluzy na sklepiku. Także zapraszam serdecznie. Szukasz ucieczki do świątecznego chaosu? Chcesz po prostu wcisnąć pauzę i zacząć grać? A może słyszeliście o Prime Gaming? To usługa, która łączy wszystkie usługi z Amazonu. Oznacza to, że dzięki temu możecie oglądać seriale, filmy, korzystać z darmowej, nielimitowanej dostawy na Amazonie, czy wreszcie pobierać darmowe skiny i gry z Prime Gaming. Amazon Prime to koszt zaledwie 11 zł na miesiąc, przy czym cały jeden miesiąc na początku jest darmowy, oraz ponad 30 gier również za darmo, jak zostaniecie członkami Amazonu Prime. Możesz otrzymywać unikatowe itemy w grze, takie jak waluty albo skiny. Na przykład skupmy się na grach mobilnych, ale są też na komputerze normalnie, czyli ulubione gry typu Candy Crush, Bloons TD6, Farm Heroes Saga i dziesiątki innych. Musisz sprawdzić dostępne dropy gier w tym tygodniu, również ja to sprawdzę, i naciśnijcie razem ze mną pauzę i zacznijmy grać razem z Prime Gaming. W tej chwili są dostępne dropy dla wielu gier mobilnych, które zdecydowanie warto sprawdzić. Jeśli gracie na tablecie, na telefonie, w podróży, to jest idealne. Mają też mnóstwo, tak jak już mówiłem, darmowych gierek na PC. Nawet dodatkowo możecie otrzymać darmową subskrypcję na Twitchu, którą możesz podarować swojemu ulubionemu streamerowi. Na przykład, widzowie, w gierce Candy Crush dostajecie taki pakiecik Candy Crush Juicy Drop. Na ekranie macie właśnie wypisane, co taki pakiecik zawiera, bo jest jeszcze jeden taki pakiecik pod nazwą Candy Crush Delicious i również macie na ekranie wypisane, co ten pakiecik zawiera. Pamiętajcie, że wszystkie dropy są 27 grudnia, czyli już są, także wpadajcie na stronkę, wpadajcie z linku w opisie na Prime Gaming, bo naprawdę warto. I co? Działamy, widzowie, gramy. Chcę zobaczyć, co się zmieniło, nowe skiny jakieś odblokujemy na pewno, bo jest ich mnóstwo. Minęły święta, to na pewno są jakieś świąteczne skiny. Co mamy? Gwarantowana skórka do odebrania za darmo, patrzcie, już mamy jakiegoś Race Car Driver, ja nie mogę, i od razu go wyposażamy, żeby mieć coś nowego, niby to jest darmówka. No i przepiękny skin, że ląduje w naszym ekwipunku. Widzowie, co my tu mamy? Dawno mnie... Koło świątecznych zabawek. Co my tu mamy? Jakiś baby door? A ja nie mogę. Nowe rzeczy. I to ile? Ale świetnie. No to co? Na sam dobry początek 10 skrzynek, żeby dobrze rozpocząć giereczkę, widzowie. Świąteczne koło ruszyło. Uwaga, uwaga, dobra, no na razie zaczynamy normalką oczywiście. Zostawiajcie, widzowie, łapy, subskrybujcie kanał po więcej odcinków ze Stumble Guysów oczywiście. I ciśniemy, widzowie, dawno nie było. A zaraz jest Sylwester, przyjaciele, w ogóle, no. Czas leci, o, żołnierz. Czy ja dostanę jakąś zabawkę? Tak, żeby sobie pograć na odcinku jakimś świątecznym skinem, no nie będę grał jakimiś starociami, nie? Wy chcecie oglądać, żebym grał jakimiś nowymi skinkami. Co prawda nie wiem, czy to jest takie nowe, bo to się kończy za ponad dzień. Także troszkę to już było w sklepie, z czego co wiem. Ale no warto zdobyć, tak? Warto zdobyć jakiegoś skinka. Ja nie wiem, jak tam jest, może jakiś nowy karnet bojowy jest? Nie wiem, ale się dowiem. Może mam wykupiony, bo ja nie wiem, co ile tu jest nowy sezon, nie? Tak jakby. Dobra, losowanko, nic mi tutaj, okej, samych, kurde, nie podoba mi się to. Nie chcę ich robić. Świąteczne zabawki to są. Ja chcę dropnąć naprawdę mega fajną świąteczną zabawkę. Proszę. Jakie to są świąteczne zabawki w ogóle? To... Kurde, ja tu żadnych fajnych nie widzę. Jak mi przylatuje, żadnych fajnych nie widzę, nie? To jest jakaś mała szansa na te kozackie. Żołnierzyk był! Ale ten żołnierzyk będzie tak podskakiwał. To było tak fajne. Czekaj, no. Jest mi przykro. Elfik jakiś tu jest, ale elfik nie jest jakiś mega, mi się wydaje. Czekajcie, chcę zobaczyć, jaki jest karnet, bo Stumble Pasik w sensie. A, czyli Stumble Passa mamy najnowszego. No to co, zaczynamy gierkę. O, jest jakaś mapa Hot Wheels, z tego co wiem. Jest mapa Hot Wheels dodana. Także to są jakieś nowości, to są jakieś nowości. Dobra, zaczynamy. Let's go! Widzowie, lecimy! Ile ludzi biegnie! Musimy się dostać, musimy się dostać, musimy się dostać. Dawno nie grałem w tą gierkę, ale czuję moc, moi drodzy, czuję moc, naprawdę. Hop, hop. Jezu, jak ja dawno w tą grę nie grałem. Ktoś tu też ma tego race. Ja zagram tylko jedną gierkę, bo potem otwieramy na pewno skrzynki, żeby wydropić coś lepszego. Ale te typy dobrze grają. Coś jest nie halo, coś jest nie halo. Czy tu ludzie przez ten okres czasu się już nauczyli grać, jak mnie nie było? O tu... A, co ty myślałeś? Co ty myślałeś, że my tutaj, prawda, zgasisz? No nie ma tak, nie ma, niestety. Bad user, patrzcie, jaki... Czy żołnierzyk? Żołnierzyk jest! Muszę go mieć! Muszę mieć żołnierzyka! Jest zielony, widzowie, to jest najważniejsze. Zielony żołnierzyk! Zielony żołnierzyk, muszę go mieć w ekwipunku. Jest tu jeszcze jakaś zabawka? Nie, jest... O, tu jest jakiś świąteczny ten, tego... Strasznie dużo skinów wychodzi, ja nie nadążam, naprawdę. Ale żołnierzyka chociaż i te baby doll muszę mieć, nie? Będziemy, widzowie, dropić, będziemy otwierać skrzynki, byleby zdobyć to, naprawdę, żeby to zdobyć w końcu. Okej, co? Hot Wheels. Chcę Hot Wheels na pewno dzisiaj zagrać, muszę. Muszę zagrać w tą nową mapę, nie wiem na czym ona polega, jakimś samochodzikami się jedzie, ale muszę... No okej. Ta mapa też jest git, nie? Liczę, że przejdę dalej, bo tutaj ludzie potrafią nieco hakerskie triki robić, a ja niestety nie jestem taki dobry w tym. O, leć, proszę mnie nie przy... A co, mnie przepchali! Przepchali mnie. O, nie, nie podoba mi się to. Nie, jestem chyba ostatni. Nie fajno, nie podoba mi się, nie? Pa, oni tu już robią jakieś magiczne sztuczki. Oczywiście, że tak. Jasne. Pewnie. A tam już ludzie zaraz dojdą pewnie, nie? Hop. Czy ja mogę być w ogóle szybciej już niż oni? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy oni tak lecą, nie? Że to jest... Dobra. O! Zdążę! Zdążyłem! Jestem w finale, elegancko. Niesamowite, po takiej przerwie być w finale. Bo tu ludzie jakoś dobrze grają, mi się wydaje, nie? Naprawdę. Odpadli! Ten Buddy Józef, mi się wydaje, że to jest największy koks, nie? Największy koks. Ale podołamy mu. Ale widzowie, my podołamy, bo jesteśmy niesamowici w tą gierkę, prawda? Kibicujcie mi, dziękuję bardzo. Jest! Patrzcie, jaka mapa! Pierwszy raz, ale to ładnie wygląda. Ej, mega ładne. Na czym to polega? O kurde, to co? O kurde, ale skomplikowane. Tylko oni tu już lecą nieźle, nie? Dobra, to nas musi podrzucić. Ale zarąbiste. Kurde, oni się już nawet ślizgają w ten sposób. Oni już wiedzą, jak to przechodzić. Ja nie mogę, do żółtego. A i tu są, co, tu są jakieś lepsze i gorsze samochody? O kurde, tu się tak tym prowadzi. Przesuń się mi. Przesuń się. Ty, myjnia samochodowa. O nie, wjechałem w nią, ale mam speeda. I kolejnego speeda. Robimy... Dobra. Nieważne, czy wygram, czy nie. Dobrze się bawię, tak? To jest najważniejsze. Wow, ale to było bliskie. Ty, co to jest? Ktoś banana mi rzuca. Jaki T-Rex fajny. O nie, przegrałem, już dojechał, ale nie byłem blisko w miarę, fajnie mi poszło. Jestem zadowolony. Nie, jesteśmy po byle co, widzowie. Otwieramy kolejne 10 skrzynek, żeby dozdobyć najlepszego skina na świecie. Koło świątecznych zabawek, proszę. Muszę jakąś świąteczną, albo Baby Dolla, albo żołnierzyka. Muszę. Ja wiem, że był taki fajny ciastek, którego nie mam niestety. A był taki chudziutki, takie ciasteczko, niestety go nie mam. Nie grałem, nie było mnie w ogóle w gierce przez te ostatnie dni. No stop, coś się działo, nie? Ale w końcu widzę, będą częściej odcinki teraz ze Stumble Guysów, na pewno w styczniu. Będą częściej odcinki ze Stumble Guys, dokładnie, także mam nadzieję, że będziecie się cieszyć. O, no na razie widzę, że dropi mi tutaj grube zabawki, nie? Koło świątecznych zabawek, no dropi mi skiny, które mam. To niezłe zabawki. Proszę, dajcie mi jakieś fajne, no tyle otwiera się tych skrzynek i nic nie dropi. Ale ja nie mam tych, ej, tu są niektóre dużo nowych chyba dodali. Mi tak dropi, dobra, tego mam. Mi tak dropi, ale pokazuje mi, że ja tych skinów nie miałem w ogóle. Okej. Tego miałem. No, duplikat. Błagam, zabawka! Please! Daj mi zabawkę! Była tam laleczka, ona jest taka fajna. Czemu ona ma w ogóle taką gigantyczną banię? To nie wygląda jak popek ze Stumble Guysów. Proszę. Proszę, no nie strażak sam... O, nie, jeszcze raz lecimy, czekaj. A tu jest straszne koło świąteczne jeszcze jakieś i ono jest droższe. Nie, no tu jest ten ciastek. Najwyżej doładuję, na pewno muszę mieć ciastka. Widzę, najwyżej doładuję do tej gry, nie? Nie zauważyłem. Będzie ładowane w grę dzisiaj. Dzisiaj otwieramy pełno skrzynek. O, tam jest jakiś duch. A my potrzebujemy kozackie skiny, których my nie mamy. Jezu, pani ciasteczka tam jest. Pani ciasteczka, ja muszę mieć pani ciasteczko. Pani ciasteczkowa, dzisiaj na pewno znowu będziemy. Pani ciasteczkowa, to pani mówiłem właśnie. Jak fajnie. Zdropliśmy to, co chcieliśmy, widzowie. Pani ciasteczkową, idealnie na odcinek będzie grane. Pani, na pewno to więcej skilla będzie, nie? Więcej skilla będzie przez panią ciasteczkę. Clown może być. O, nie miałem! Clown Fibes, nie miałem tego clowna. Te klauny na... Jezu, myślałem, dobra, no szkieleta mam, duplikat. A może jeszcze coś zrobię, czego nie mam, poczekajcie. Nie uciekajcie tak szybko, uwaga. Ten szkielet miał taki najrzadszy chyba, miał 1% szans. Ale dobry drop poleciał, widzowie, naprawdę. Jeszcze? Ulala, może coś... Patrz! Kurde, dobra, tego też już mam. Jezu, pani ciasteczko, chodź tu do mnie, pani ciasteczko, gdzie jest pani, gdzie jest pani, gdzie jest pani? Jezu, tych skinów jest tak dużo. Tu jest pani, gdzie jest pani, tu jest pani, mamy pani ciasteczko, zaczynamy. Ulala, Icy Heights, Czy pani ciasteczko sprawdzi się w lodołamaczach? O, dwóch żołnierzyków za mną. Ja nie mogę, pani ciasteczko, jaka pani chuda, co jest grane? Strasznie płasko pani upiekło, nie? Strasznie, strasznie płaściutka jest. Ale lecimy, lecimy, lecimy. Go, 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 go. Zgnietli pani ciasteczko na placka normalnie. Hop. O, ale wślizg. Ślizgi tu są mega OP. Okej, ale tu czuję szansę, nie? Ajajaj, mogę skoczyć. Uuu. Hopla. Cyk. Dobra, my nie chcemy dalej dolecieć, bo chcemy trollować. Tu jest ta lalka, czemu ona jest tak ogromna? Ej, bo nie zdążę, jeszcze nie zdążyłbym. Ej, ta lalka jest tak ogromna. Ty, jaki żołnierz! To jest Power Rangers! Widzowie, to jest bajka z dzieciństwa, Power Rangers. Ale fajne rzeczy to są, naprawdę. Mega fajne skiny pododawali. Szacuneczek, Stumble Guys, fajne skiny, fajne skiny. Jedna mapa, szkoda, że nie ma jakiejś świątecznej mapki. Tak szczerze, nie? Niby jest Icy Highs, ale to jest lodowa, ale nie świąteczna. No jedną dodali. Hot Wheelsy. Okej, dobra, ja w tej mapie nie jestem zbyt dobry, ale liczę na szczęście, nie? Liczę na szczęście, że przejdę dalej, Tylko, że gramy z lalką, która jest ogromna. Dobra. Jest? Jest? Hopla, lecimy. Musimy tylko w ósemce być, więc będzie git. Hop. Dobra, ale teraz się skupić. O nie, pani ciasteczko! Pani ciasteczko, proszę! Jest, pani ciasteczko, bardzo ładnie! Pani ciasteczko, Okej. Hopla! O nie, zrąbałem, a mogłem już tam być! Przepraszam! Za dużo ludzi tu jest! Nie! Nie no, za dużo ludzi! Nie, dobra, przegrałem. Oni się tak pchają tutaj. Koniec gry, nie dostałem się. Oni się tak pchali, że to było niemożliwe. Gramy Nexta. Nagrywam ten film już bardzo długo, ponieważ cały czas przegrywam. Nie wiem, czemu ci ludzie są tak dobrzy. Ale nie da się przejść nigdzie dalej w tej grze. To jest niemożliwe. Icy Heights, proszę, dajcie mi coś dobrego. Kurde, jak ci ludzie się rzucają. Czemu mnie respi w takich kijowych miejscach, no? Nara, Elegancko. Dobra, wychodzimy na prowadzenie. Teraz, ja widzowie, ja muszę tryhardować w tą grę w ogóle, żeby cokolwiek osiągnąć. Nie no, spoko, widzowie, naprawdę. Ja rozumiem, że można mieć pecha w tej grze, ale bez przesady, nie? Już bez przesady. To jest naprawdę już przesadzone. Czemu ty się dalej ślizgasz? Ta moja postać... Zdążę? Zdążyłem, nie wierzę, to jest niemożliwe. Ale widzowie, ja z każdą gierką mam takiego pecha właśnie. Ja wolę se skrzynki potwierać, nie? Naprawdę, ci ludzie grają tak dobrze, że się nie da nic zrobić. To jest powalone. Ile tu ludzi dobrze gra. No ale dobrze, ważne, że jesteśmy, przeszliśmy dalej. Przeszliśmy. Liczymy, że przejdziemy teraz do finału, który jest praktycznie nieosiągalny w tej grze. Jest niesamowicie ciężki do zdobycia. Co nam tu dropnie? Proszę, jakaś mapka taka, która naprawdę spowoduje, że mogę wygrać. Najgorszy wybór. Jeden z gorszych. Nienawidzę tych kul. No ale dobra. Ja po prostu liczę na... Widzowie, ja liczę na szczęście, to już nie... Czemu oni są tak przede mną? Kurde, spaduwa. Wszystkich poskładałem jak domino. Teraz to jest... moja szansa, nie? To jest moja szansa. Teraz to jest... moja szansa. Ja się nie poddam po prostu. Nara. Elegancko tu wchodzę do góry. Jadę z tym, I poddymiam, widzowie, Hop, hop. Myk was. Dobra, lecę, dojdę, tam jest, widzowie. Będę, Nara, jestem nawet drugi. Nie wierzę, naprawdę nie wierzę, że doszedłem do finału. Dlaczego? Bo widzowie, długo mi to zajmuje, nie? Jestem, jestem. Tak. Ta lalka jest tak ogromna, co to jest? Ale damy radę. Leci, proszę. Fajnie, nie chcę kosmosu. Nie chcę kosmosu. Jak będzie Jezu, patrz jak blisko. Ale dobra, oni tu tak dobrze grają, nie? Ja nie wiem jak tu lepiej grać, oni potrafią się tak śmiesznie ślizgać. Ale dobra. Lecimy. Lecimy i... Nie śpimy. Lalka! No nie, nie podciąłem lalki! Dawaj! Dawaj! Dobra, podnieś się. Dobra, nie! Co? Co to było? Ej, nie, no bez sensu. Ta lalka tam wygra, lalka jest z przodu, patrzcie na tą lalkę z przodu, widzicie ją? Tam się nie da doskoczyć, dobra, lalka, gratulacje, lalka wygrała. I tak to wygląda, nie? A my widzowie, otwórzmy sobie skrzyneczkę. Wiecie co? Nie będę teraz, otworzę 5 tych i 5 tych, niech będzie tak. Otworzymy 5 takich i 5 tamtych, żeby rozróżnić sobie po prostu. Może dropniemy coś innego, nie? Bo chciałbym, znaczy fajne skiny mi już dropły, ale czego ja bym chciał jeszcze? Ciasteczko zwykłe bym chciał na pewno. To jest ważne, bo go nie mam. I co jeszcze w tej... Ta lalka jest w tamtej. Na pewno dropimy lalkę. Widzowie, lalka to jest najważniejsza zabawka, nie? Dosłownie, ta lalka wygląda tak OP, jest tak gigantyczna. Ona sieje postrach pośród zabawek i pośród każdego skina. A jest lalką, co najśmieszniejsze. Mim? Co mi da mim? Ja z mimem nic nie zrobię. Ja potrzebuję lalkę, no tu nie ma tej lalki. Ten duszek jeszcze jest spoko, bo wygląda groźnie. I widzowie, otwieramy 5 takich, nie? Ja liczę, że mi tu dropnie naprawdę coś fajnego. Ta lalka szczególnie, tylko to jest 1% szans. Ja muszę dużo otwierać, żeby ją zdobyć. Naprawdę dużo otwierać. Proszę, laleczko, gdzie jesteś? Taka fajna lalka, może tu gdzieś będziesz zaraz, co? Proszę. Jest tutaj, ta przeleciała mi. Lalka, błagam. Nie rób mi tego. Laleczko, please. Lalka! Kurde. Żołnierzyk, dobrze. Żołnierzyk też może być, tym żołnierzykiem chcę zagrać nawet. Żołnierz. Tego to mam? Chyba mam. Duplikat, dokładnie. No i gitara, nie? Dobra, ja otworzę jeszcze, dopóki mam... Ile? A już mnie nie stać na to. Na 5 mnie stać, będę musiał doładować, widzowie. No ale nie ma problemu, nie? Co się nie zrobi dla skrzynek, no trzeba. Laleczkę będzie trzeba zdobyć, no będzie trzeba na pewno zdobyć lalkę. Proszę, roluj mi coś fajnego. Lalka przeleciała. Nie, proszę nie. Dlaczego lalka mi przeleciała? Tyle otwieramy. No najwyżej nie wiem, czy się uda tą lalkę zdobyć. Ale zdobyliśmy kozackie skiny dziś. Zdobyliśmy. Naprawdę dobrze. O, znowu lalka przeleciała. Rzadkie. No, ale żołnierzyka mam. Także i tak jestem zadowolony. Wiking, no rudy wiking. No niestety to wszystkie skiny mam, no super. No to co, patrzcie, dodajmy do stosu i zabieramy sobie kogo mieliśmy? Gdzie jest ten skin? Tu jest, tu był fioletowy, dokładnie. Żołnierzyk. Kule do kręgli to jest moja zmora, widzowie, ale liczę, że... Kurde, jestem pierwszy, patrz na to. O kurde, ale dostałem, nie? Czapę. Dawaj, no kurde! Nie no, ale to nie jest, że jestem słaby, widzowie, ja po prostu mam, ja nie wiem jak to trafia we mnie po prostu, ja nie... Patrz, gdzieś to? Tu musiałem już taki unik zrobić specjalny, że to było niemożliwe. Przepraszam, dziękuję za przejście. Tutaj polecimy takim trikiem, hop. No nie mogę, nie, nic mi nie wychodzi, widzowie. No co za lamus! Ale mnie terapu wkurzył, nie? Jestem, zdążyłem. Na styk, ale tak, ale dałem radę, tak? To jest najważniejsze, ale żołnierzyk, ale szkoda, że ten żołnierzyk tak nie skacze na dwóch tych, tylko on idzie faktycznie, widzicie, on normalnie chodzi. To jest akurat, moim zdaniem mogli się bardziej postarać zrobić, że on tak skacze, tak jak żołnierzyk w bajkach po prostu. To było naprawdę mega dobre. Proszę jakąś piłką nożną niech mi tu sypnie, nie? Bo ciągle mi daje takie trudne mapki do tryhardu, ja bym musiał się zabawić, nie? Z ludźmi, bo ci ludzie wszyscy tutaj, prawda, mega tryhardują, a... Ja bym chciał się zabawić. Lasery! Dobra, no lasery to i... Kurde, oni tych emotek będą tak używać tutaj. Ale żołnierzyk się nie podda. Żołnierzyk jak jest na wojnie, to się nigdy nie poddaje. Dobra, ja to lepiej przeskoczę, bo mi zaraz tutaj haka podłożą. Ja już banany rzucają, nie? Bro jestem, przecież to jest mój widz na 100%, że on tak do mnie biegnie cały czas. To jest mój widz. Na 10000000%, widzowie. Jeszcze to jest Polak. O kurde, o kurde. Patrz, on daje haki. Proszę, żeby on za mną nie szedł tylko, nie? Nie mam ochoty. Nie mam ochoty. Ja się odsuwam z daleka, nie od niego. Proszę, niech mnie to nie zabije. Please, 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 please. No i wiedziałem, że on, ten lamus. Ja nie mogę. To jest skupianie się na youtuberach, no. No wiedziałem. Oczywiście, że on, no. Ja nie mogę.